Dobrze, zgodził się książę. Opowiem ci swój sen, ale się nie przerażaj, bo sen jest dziwny i niezrozumiały. Otóż śniło mi się, że chodzę po ulicach Persji i zbliżam się do więzienia, w którym zamknięto rozmaitych przestępców i zbrodniarzy. Była noc i wszyscy zbrodniarze i przestępcy krzyczeli i płakali przez sen, bo im się śniły ich własne zbrodnie i przestępstwa, ażeby ich straszyć we śnie. Całe więzienie dygotało jak w febrze od tego krzyku i płaczu. A wysoko ponad murami więzienia jarzyło się szafirowe niebo zapełnione gwiazdami. Jedna z tych gwiazd oderwała się od nieba i spadając na ziemię zgasła. Wówczas nagle ustał krzyk i płacz w więzieniu. Zrobiło się dokoła tak cicho, że słychać było, jak przestępcy za murami przewracają się na swoich łożach, umęczeni snami. Wtedy otwarło się jedno okno więzienne i za kratami ukazała się blada, bardzo blada twarz owego Indianina, który to przyszedł do Persji z rumakiem zaklętym. Indianin szeroko roztworzył oczy i spojrzał na mnie. – Kto cię wtrącił do więzienia? – zapytałem zdziwiony. – Zły los – odparł Indianin ponuro. – Czy na długo cię tam zamknięto? – Na 3 miesiące. Po 3 zaś miesiącach mają mi odciąć głowę. Nie pytaj mnie o nic więcej, bo nie wolno mi we śnie dać ci dokładniejszych wiadomości. Udało mi się dzięki czarom zjawić się tobie we śnie, ale czary owe i sam sen wymagają ode mnie, abym przemawiał do ciebie niejasno, niezrozumiale, dwuznacznie, mętnie, zawile, chwiejnie i niepochwytnie. Powiedz mi lepiej, gdzieś podział mego rumaka. Jest w Bengalu, odrzekłem. Ukryłem go na tarasie pałacu księżniczki bengalskiej. Nic mu się złego nie stało. Nie popsułem go i nie połamałem. A czemu nie wracasz do Persji? Bo mi dobrze w Bengalu. Wystarcza mi tymczasem to, że Persję odwiedzam we śnie. Wszak i w tej chwili śni mi się Persja, nieprawdaż? Bezwarunkowo śni ci się Persja, potwierdził Indianin. Ale jednocześnie śni ci się więzienie i ja w tym więzieniu. Już miesiąc cały czekam na ciebie. Od twego powrotu zależy moje życie. Będę jeszcze czekał 2 miesiące, co razem 3 miesiące stanowi. Czy nie uważasz, że 3 miesiące czekania mogą doprowadzić do rozpaczy? Nie uważam, odrzekłem, nie rozumiem nawet, czemu tak pragniesz mego powrotu i czemu życie twoje od niego zależy. Nie byliśmy z sobą w przyjaźni i prawie się nie znamy. Co do mnie, wcale nie tęsknię do ciebie. Powtarzam, odrzekł Indianin. Powtarzam, że sen wymaga, abym przemawiał do ciebie niejasno, niezrozumiale, dwuznacznie, mętnie, zawile, chwiejnie i niepochwytnie. Cóż mi więc jeszcze możesz we śnie powiedzieć? Zapytałem Indianina. Na to Indianin się zaśmiał i zawołał. Głowy, którą mam na karku, nie kupiłem na jarmarku, lecz dostałem ją od Boga i dlatego jest mi droga. Zaś gdy nóż tę głowę zetnie, kark wygląda bez niej szpetnie. Czas upływa coraz chyżej, a nóż grozi coraz bliżej. Szkoda głowy nawet ciasnej, a tym bardziej szkoda własnej. I wymówiwszy te słowa, Indianin zaśmiał się szatańskim śmiechem, zatrzasnął z gniewem okno więzienne i znikł za kratami. Wówczas całe więzienie zadygotało od ponownych jęków, które mnie obudziły. Nie wiem, co ten sen znaczy i jak mam teraz postąpić, czy wrócić do Persji, czy pozostać nadal w Bengalu. Pozostań nadal w Bengalu, zawołała księżniczka. Indianin jest czarodziejem i złym na pewno człowiekiem. Jeżeli we śnie namawiał cię do powrotu, to znaczy, że cię coś złego w drodze czeka. Książę Firuzszach posłuchał księżniczki i został w Bengalu. Już 2 miesiące upływały od czasu, jak się Firuzszachowi przyśnił Indianin, aż nagle pewnej nocy znów go nawiedził sen straszny. Firuzszach nad ranem rzekł do księżniczki. Sen, który miałem tej nocy, stanowczo zmusza mnie do powrotu do Persji. Opowiedz mi najpierw swój sen, rzekła księżniczka, bo może znów źle go zrozumiałeś. Śniło mi się, powiedział Firuzszach, że bawię się razem z tobą w piłkę na ogromnej zielonej łące. Dokoła pustka, ani żywej duszy, tylko nas dwoje i piłka. Podrzucamy piłkę wysoko w powietrze i chwytamy ją na wyścigi w nastawione dłonie. Piłka jest duża i dziwna, zgoła niepodobna do innych piłek. Zaczynam się jej przyglądać i widzę, że jest to głowa Indianina. Ile razy podrzucam ją w górę, tyle razy, wytrzeszczając oczy, unosi się w powietrze i z wrzaskiem spada nam w ręce.
Trudno mi bawić się taką potworną piłką, ale muszę, bo sen mnie zaklął i przeznaczył mi taką zabawę. Piłka tymczasem z rozwartymi ustami i wyszczerzonymi zębami przelatuje z rąk twoich, księżniczko, do moich i z powrotem. Wreszcie chwytam ją mocno w dłonie i mówię: czemu udajesz piłkę? Wszak widzę, że jesteś głową Indianina. A czemuż ty bawisz się mną jak piłką, jeżeli wiesz, iż jestem głową ludzką? Bawię się tobą dlatego, że sen mnie do tej zabawy zmusza. Na jawie nie robiłbym tego, ale we śnie muszę robić to, co mi się śni, nie zaś to, co bym sam chciał uczynić. Na to głowa Indianina wyszczerzyła zęby i rzekła: otóż nie tylko we śnie, lecz i na jawie bawisz się mną jak piłką, bo nie myślisz wcale o powrocie do Persji. Od twego powrotu zależy moje życie. Jeżeli nie wrócisz, to nożem lub toporem odetną mnie od karku i spadnę na ziemię jak piłka. Wracaj więc natychmiast, w przeciwnym razie zemszczę się na twoim ojcu, królu perskim, za pomocą złych czarów, zaklęć, przekleństw i rozmaitych słów magicznych. A teraz podrzuć mnie do góry, bo chce mi się wylecieć z twojego snu i znowu przytwierdzić się do karku, na którym zawsze tkwię nie jako piłka, lecz jako głowa. Podrzuciłem więc potworną piłkę do góry, a ona, unosząc się w powietrze, wywrzaskiwała takie słowa: odlatuję w górę, w niebo i w chmurę, piłka wrzaskliwa, krwawa i żywa. Znam czary liczne, słowa magiczne, zaklęcia skryte i rozmaite. Lecz z piłki krwawej nie rób zabawy, bo zemsta zdradnie na ciebie spadnie. Wszak jestem przecie słynna na świecie, głowa jedyna imć Indianina. Pobyt w Bengalu, o książę, skróć i wnet bez żalu do Persji wróć. I wymawiając to słowo wróć, piłka, a właściwie głowa Indianina, znikła w powietrzu. Wówczas zbudziłem się i postanowiłem natychmiast wrócić do Persji. Ach, zawołała księżniczka, dopiero trzeci miesiąc dobiega do końca, a już chcesz mnie porzucić? Trudno, odrzekł książę Wirus Szach. Głowa Indianina wyraźnie mi pogroziła we śnie, że się zemści na moim ojcu za pomocą złych czarów. Pomimo, że cię kocham, muszę do Persji natychmiast wracać i żadne prośby twoje nie odmienią mego postanowienia. Księżniczka zamyśliła się i rzekła: w takim razie i ja z tobą do Persji pojadę. Tam weźmiemy ślub i zawiadomimy o ślubie mego ojca, króla bengalskiego. Czy na zaklętym rumaku odbędziemy tę podróż? Ma się rozumieć, zawołał Firuz Szach. Odbędziemy ją na zaklętym rumaku i to zaraz, w tej chwili, bo czas nagli. Mówiąc to, wziął księżniczkę za rękę i zaprowadził na taras, gdzie dawniej ukrył zaklętego rumaka. Księżniczka spojrzała na rumaka i rzekła: wątpię, aby ten rumak był tak silny, żeby unieść dwóch jeźdźców na grzbiecie. Nie bój się, rzekł Firuz Szach. Jestem z góry pewien, że uniesie. I Firuz Szach dosiadł rumaka, przechylił się w siodle, ujął w pół księżniczkę i posadził ją przed sobą. Pozwól mi pokręcić śrubkę, rzekła księżniczka. Kiedy mi opowiadałeś o zaklętym rumaku, marzyłam w duszy, że sama kiedyś zakręcę śrubkę magiczną. Książę wskazał odpowiednią śrubkę, księżniczka pokręciła i rumak uniósł się wysoko w powietrze. Firuz Szach skierował go wprost z Bengalu do Persji. Rumak zaklęty tak szybko unosił księcia i księżniczkę, że w ciągu 2 godzin już byli w Persji. Książę Firuz Szach zatrzymał rumaka nie przed pałacem królewskim, lecz przed innym, letnim pałacem za miastem. Chciał bowiem osobiście uprzedzić króla o wszystkim, co się stało, a potem dopiero uroczyście zapoznać go ze swoją narzeczoną. Zsiedli więc oboje z rumaka przed pałacem letnim, w którym znajdowała się jedna tylko stara i wierna służąca, Badora. Książę oddał księżniczkę bengalską pod opiekę Badory, zostawił rumaka zaklętego w podwórzu pałacowym, a sam pospieszył do pałacu królewskiego, aby się zobaczyć z ojcem. Książę zastał króla perskiego i całą jego świtę w żałobie, gdyż wszyscy sądzili, że młody książę od dawna już nie żyje. Jakaż była radość starego króla, gdy ujrzał swego syna i gdy go przycisnął do piersi. Książę Firuz Szach opowiedział mu wszystkie przygody od początku do końca, a na samym właśnie końcu swego opowiadania zarumienił się i rzekł: księżniczka bengalska, która mnie przyjęła tak serdecznie w swoim pałacu, opuściła dzisiaj państwo Bengalu. Gdzież się obecnie znajduje ta piękna księżniczka? Zapytał król Persji z wielkim zaciekawieniem.
znajduje się w Persji, odparł książę Firuzszah, spuszczając oczy. Persja jest obszerna, zauważył król, i mnóstwo miast rozmaitych posiada. Powiedzże mi, w którym z tych miast przebywa obecnie księżniczka? Książę Firuzszah uśmiechnął się tajemniczo i rzekł: w tym samym mieście, w którym i my w tej chwili przebywamy. W takim razie powiedz mi dokładniej, gdzie się ukryła, abym mógł ją powitać uroczyście i zaprosić do swego pałacu. Zostawiłem ją w pałacu letnim, za miastem. Chciałem cię uprzedzić, ojcze, że kocham ją i posiadam jej wzajemność. Przyjmij więc księżniczkę jako moją narzeczoną, a swoją synową. Chciałbym dziś jeszcze ją poślubić i zawiadomić jak najprędzej króla bengalskiego o naszym ślubie. Przypuszczam bowiem, że król bengalski może się zaniepokoić o losy swojej córki, która tak nagle zniknęła ze swego pałacu. Przydał wam się ten rumak zaklęty, zawołał król. Bez tego rumaka nie moglibyście tak szybko odbyć podróży z Bengalu do Persji. Otóż pragnę natychmiast pójść wraz z tobą do pałacu letniego i poznać swoją przyszłą synową. Dziś jeszcze wesele wam wyprawię huczne. Z powodu zaś tak uroczystego dnia każę uwolnić z więzienia 100 przestępców, a przede wszystkim Indianina. Wtrąciłem go bowiem do więzienia aż do czasu twego powrotu. Gdybyś wrócił o dzień jeden później, już by to przypłacił głową. Teraz rozumiem moje sny w Bengalu, rzekł książę Firuzszah. Indianin w moich snach zjawiał się blady, zlękniony i zniecierpliwiony i naglił mnie do powrotu. Król klasnął w dłonie na służbę i wydał rozkaz, ażeby Indianinowi przywrócono wolność. Po czym i król, i książę przybrali się w szaty odświętne i otoczeni świtą skierowali swe kroki w stronę pałacu letniego, gdzie księżniczka bengalska wyczekiwała niecierpliwie przybycia swego narzeczonego. Tymczasem Indianin, wypuszczony z więzienia, dowiedział się od tłumu zebranego na ulicach z powodu powrotu młodego księcia o wszystkim, co się stało. Nie zwlekając chwili, pobiegł do pałacu letniego, zanim król i książę zdążyli tam przybyć. Zapukał do drzwi, które mu otworzyła Badora. Król i książę, rzekł Indianin do Badory, przysyłają mnie tutaj, abym na rumaku zaklętym przywiózł księżniczkę bengalską do pałacu królewskiego. Tam bowiem dzisiaj jeszcze ma się odbyć ślub młodej pary. Wskaż mi więc, gdzie się znajduje rumak zaklęty i uprzedź księżniczkę, aby była gotowa do odjazdu. Stara i wierna Badora uwierzyła Indianinowi, wskazała mu miejsce schowania rumaka zaklętego i przyprowadziła księżniczkę uradowaną wieścią o prędkim ślubie. Księżniczko, rzekł Indianin z niskim ukłonem, dosiądź rumaka i pozwól, że odwiozę cię wprost w objęcia pięknego Firuzszaha, który w Pałacu Królewskim czeka na twój przyjazd. Księżniczka, promieniująca od szczęścia, zręcznie wskoczyła na siodło, Indianin wskoczył za nią niemal jednocześnie, zakręcił śrubkę odpowiednią i rumak jak strzała uniósł się w powietrze. W tej właśnie chwili nadszedł orszak uroczysty z królem i księciem na czele. Książę pierwszy zobaczył piękną księżniczkę w potwornych objęciach Indianina. Rumak zaklęty tańcząc galopował po powietrzu. Indianin, ujrzawszy orszak uroczysty, zaczął śmiać się w niebogłosy i szydzić z króla i księcia. Kto późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi, wołał obejmując coraz mocniej zlęknioną i nieprzytomną prawie księżniczkę, która zrozumiała podstęp i zdradę Indianina. Oddaj nam księżniczkę, a dostaniesz w zamian pół mego królestwa, krzyknął mu w odpowiedzi stary król, zadzierając głowę do góry i poprawiając na nosie ogromne okulary. Wolę moją zemstę niż pół twego królestwa, odpowiedział Indianin. Po coś mnie wtrącił do więzienia? Po coś trzymał mnie przez 3 prawie miesiące w strachu o moją głowę? A ty, hardy młodziku, głupi Firuzszahu, czemuś tak długo siedział w Bengalu, pomimo iż ci się zjawiłem we śnie i nagliłem do powrotu? Podły Indianinie, nikczemny czarnoksiężniku, zawołał Firuzszah. Wiem, że żadne obietnice, ani groźby, ani prośby nie zmuszą cię do oddania mi porwanej podstępnie księżniczki. Ale wiedz o tym, że zemsta moja dosięgnie ciebie wszędzie, choćbyś miał 100 rumaków zaklętych i choćbyś ukrył moją księżniczkę w najdalszym obłoku. Do widzenia, odparł ze śmiechem Indianin, kierując rumaka w górę w sam błękit. Bywajcie zdrowi, nie troszczcie się o nas. Damy sobie radę na świecie. Świat jest szeroki, a rumak mój nie zna ani przeszkód, ani zmęczenia. Żegnajcie raz na zawsze. I mówiąc to,
jeszcze mocniej pokręcił śrubką. Rumak wzbił się w obłoki i znikł z oczu króla, księcia i całej świty. Któż opisze rozpacz Firuzszacha, jego łzy i jego lamentowania? Rzadko to bowiem się zdarza, aby ktokolwiek komukolwiek przed samym ślubem porwał narzeczoną i uciekł z nią w obłoki na rumaku zaklętym. Niezwykły ten zbieg okoliczności zwiększał tylko rozpacz biednego Firuzszacha. Postanowił on jednak nie tracić czasu i natychmiast wyruszyć w podróż niewiadomą na poszukiwanie księżniczki. Przebrał się tedy za derwisza, pożegnał się z ojcem i poszedł w świat, przed siebie, gdzie oczy poniósł. Indianin, szybując po obłokach, mówił do omdlałej księżniczki. Ocknij się i spójrz na mnie. Musisz zostać moją żoną. Nikt cię teraz nie wyrwie z mych objęć. Bądź mi więc posłuszna i przyzwyczaj się do myśli, że należysz do mnie. Kocham Firuzszacha, szepnęła księżniczka, budząc się z omdlenia. Firuzszach jest już daleko, rzekł Indianin. Nigdy go nie zobaczysz. Rumak zaklęty uniesie nas na drugi kraniec ziemi, w krainę samotną, gdzie będą kwiaty i drzewa, i ptaki, i strumienie, i ogrody, i pałace, ale nie będzie Firuzszacha. Kocham Firuzszacha, szepnęła znowu księżniczka. Nie powtarzaj tych słów, zawołał gniewnie Indianin. Ja teraz jestem twoim panem i nie wolno ci nikogo prócz mnie kochać. Jeżeli raz jeszcze szepniesz o miłości swojej do Firuzszacha, to zrzucę cię z siodła i spadniesz w przepaść. Kocham Firuzszacha, szepnęła znowu księżniczka. Słysząc te słowa, Indianin chwycił ją mocno w objęcia, uniósł w górę nad siodło i już chciał rzucić księżniczkę w otchłań, która ich od ziemi dzieliła, ale spojrzał raz jeszcze w jej twarz i powstrzymał się. Była tak piękna, że nie mógł wykonać zbrodniczego zamiaru. Posadził ją z powrotem na siodle i w milczeniu cwałował z nią razem po obłokach. Wszak głód zaczął dokuczać Indianinowi. Postanowił spuścić się na ziemię, aby głód zaspokoić i w dalszą podróż wyruszyć. Zakręcił więc inną śrubkę i po chwili rumak, kołysząc się lekko, opadł na polanę leśną, pustą i samotną. Indianin przywiązał księżniczkę do drzewa, rumaka zostawił w pobliżu, a sam poszedł w las, aby tam upolować jakąkolwiek zwierzynę. Gdy Indianin odszedł, księżniczka próbowała zerwać powrozy i uciec, lecz daremnie. Była związana tak mocno, że wszelkie wysiłki spełzły na niczym. Prócz tego osłabił ją głód i niezwykłe wypadki tego dnia ostatniego. Westchnęła więc i trwała nadal nieruchoma i cicha. W tej chwili właśnie usłyszała tętent koni. Z lasu na polanę wyjechało kilku jeźdźców bogato i jaskrawo ubranych. Na czele ich jechał najpiękniej i najbogaciej ubrany, zapewne król jakiegoś państwa, bo miał ruchy królewskie i królewski wyraz twarzy. I rzeczywiście, był to sułtan Kaszmiru ze świtą swoich dworzan. Sułtan spostrzegł księżniczkę przywiązaną do drzewa, podjechał ku niej i pochyliwszy się z konia zapytał. Kto cię przywiązał do drzewa, piękna księżniczko? Bo na pewno jesteś księżniczką, ponieważ masz książęcą postawę i książęcy wyraz twarzy. Zgaduję, że jesteś sułtanem, rzekła księżniczka, więc zwracam się do ciebie z prośbą o ratunek. I księżniczka opowiedziała sułtanowi o tym, jak zły czarownik wykradł ją z domu na rumaku zaklętym, lecz przemilczała o swej miłości dla Firuzszacha. Ze łzami na oczach skarżyła się sułtanowi na Indianina, który ją do drzewa przywiązał, aby mu nie uciekła. Właśnie gdy księżniczka kończyła swe opowiadanie i swoje skargi, Indianin wrócił i widząc, co się stało, rzekł do sułtana. Ta kobieta przywiązana do drzewa jest moją żoną. Sprzeniewierzyła mi się i dlatego ją w ten sposób ukarałem. Nikt nie ma prawa wtrącać się do naszych kłótni małżeńskich. Toteż żądam, abyś ty, sułtanie, wraz ze swoją świtą oddalił się stąd i zostawił nas w spokoju. Sami, bez niczyjej pomocy, najlepiej dojdziemy do porozumienia. Sułtan spojrzał na Indianina najpierw lewym, potem prawym okiem, wreszcie obojgiem oczu i zawołał. Widzę, że jesteś złym czarownikiem i że porwałeś tę piękną księżniczkę przeciw jej woli, ale nie ujdzie ci to bezkarnie. To mówiąc, dał znak swym rycerzom, aby zabili Indianina. Rycerze natychmiast złotymi mieczami posiekali złego czarownika, a sułtan tymczasem własnoręcznie rozwiązał powrozy na rękach i nogach księżniczki. Teraz jesteś wolna, rzekł do niej. Zapraszam cię do mego pałacu w Kaszmirze. Rumaka zaś zaklętego zabieram do swego skarbca. Rycerze
Podali księżniczce białego konia z purpurowym czaprakiem i złocistym siodłem i wszyscy udali się do Kaszmiru. Wkrótce księżniczka znalazła się w komnacie pałacowej i zmęczona zasnęła. Co się jej śniło tej nocy, nie wiadomo. Zapewne widziała we śnie Firuz Szacha. Spała wszakże mocno i bez przebudzenia aż do świtu. O świcie jednak zbudził ją hałas niezwykły. Zaczęła się przysłuchiwać temu hałasowi i zrozumiała wreszcie, że są to odgłosy trąb, bębnów, cymbałów i innych instrumentów. Wyjrzała przez okno. Tłumy ludzi na ulicach otaczały jeźdźców, którzy na rozmaitych rogach ulic ogłaszali ludowi, że sułtan zakochał się w księżniczce i postanowił dziś jeszcze ją poślubić. Dlatego też kazał bić w bębny i dąć w trąby, ażeby tym sposobem zwiększyć uroczystość tego dnia. Zanim księżniczka zdążyła obmyślić plan dalszego postępowania z sułtanem, drzwi jej komnaty rozwarły się na oścież i wszedł sam sułtan, kłaniając się, uśmiechając i robiąc najprzyjemniejsze wyrazy twarzy, na jakiego stać było. Księżniczko, szepnął, przynoszę ci wiadomość, która cię na pewno uraduje. Nie chcę ci tej wiadomości udzielać od razu, bo zbyt wielkie szczęście mogłoby cię przyprawić o zemdlenie. Wolę więc tę wiadomość podzielić na trzy pomniejsze szczegóły, które się złożą na piękną całość. Mianowicie, po pierwsze, podobasz mi się, po wtóre, kocham cię, a po trzecie, dziś jeszcze postanowiłem ciebie poślubić i uczynić sułtanką Kaszmiru. I sułtan przymrużył oczy, chcąc zobaczyć, jakie wrażenie na księżniczce sprawią te słowa. Tymczasem księżniczka postanowiła udawać szaloną, która nie rozumie, co się do niej mówi. Zaczęła więc biegać i miotać się po komnacie, drapiąc każdego, ktokolwiek się do niej zbliżył. Niestety, zawołał sułtan, załamując dłonie, ta piękna księżniczka jest obłąkana, obłąkanej poślubiać nie wolno. Jestem chora, od rana do wieczora trapi mnie zmora, połknęłam potwora, wpadłam do jeziora, ratujcie, bo już pora, poślijcie po doktora, wołała księżniczka, starając się dobierać słowa bez sensu i związku, i podbiegłszy do sułtana, podrapała mu lewy policzek prawą ręką, a jednocześnie nogą uderzyła go w brzuch opasły i pulchny jak poduszka. Ojoj, 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 zawołał sułtan. Czylim się spodziewał, że ta drobna rączka tak drapie, a ta mała nóżka tak kopie? Sprowadźcie jak najprędzej doktora, niech uleczy tę piękną księżniczkę, abym ją mógł nareszcie poślubić. I sułtan wyszedł, zostawiając księżniczkę samą w komnacie. Natychmiast wydał rozkaz, aby sprowadzono najsławniejszych doktorów. Nazajutrz kilku słynnych w całym Kaszmirze lekarzy weszło do pokoju księżniczki. Księżniczka wciąż biegała błędnie od ściany do ściany, wykrzywiając twarz i krzycząc w niebogłosy. Kto się zbliży na łokieć, w krtań mu wsunę paznokieć, a kto bliżej przyskoczy, temu wydrapię oczy. Jestem straszna i wściekła, rodem z samego piekła. Mam ja duszę ponurą i diabła mam pod skórą. Brat mój, wąż, siostry, żmije, kogo dotknę, zabiję. Zabitego w piec wkładam i smażę go i zjadam. Doktorzy, słysząc te groźne słowa, bali się podejść do księżniczki i zbadać jej puls oraz stan zdrowia. Gdyby zbadali, może by przyszli do przekonania, że tylko udaje chorobę. Ale ponieważ żaden z nich nie ośmielił się księżniczki dotknąć, więc tylko kiwali smętnie głową i mówili szeptem do siebie. Dziwna choroba, nieuleczalna choroba, niebezpieczna choroba. Sułtan, słysząc te szepty doktorów, pogrążył się w rozpaczy. Czy nie macie żadnej nadziei na uleczenie księżniczki? Zapytał drżącym głosem. Żadnej, odrzekli chórem doktorzy. Kocham ją, szeptał sułtan, ale jest obłąkana, więc nie może mnie pokochać. Gdybyście ją uzdrowili, na pewno wyznałaby mi miłość i byłbym najszczęśliwszym ze wszystkich sułtanów na świecie. Nie wątpimy o tym, że pokochałaby ciebie, rzekli doktorzy, przede wszystkim dlatego, że jesteś władcą Kaszmiru. I dlatego, że jestem piękny, dodał sułtan, głaszcząc dłonią swoją brzydką twarz. I dlatego, że jesteś bogaty, rzekli doktorzy. I dlatego, że jestem mądry, dorzucił sułtan, robiąc przy tym głupią minę. I dlatego, że się wyzwolił z rąk złego czarownika, mówili dalej doktorzy. I dlatego, że mam miły głos, wyraziste oczy, ponętny podbródek i czarujący nos, zawołał sułtan, wzdychając głęboko. Tak, rzekli doktorzy, posiadasz mnóstwo zalet, ale musisz się wyrzec księżniczki. Nie znamy środka, który by ją uleczył. Przez całe życie będzie obłąkana. Powiedziawszy te słowa, złożyli niskie ukłony i wyszli.
Sułtan, pobity i posiniaczony przez księżniczkę, też opuścił komnatę i udał się w głąb pałacu, aby tam rozmyślać o swoim nieszczęściu. W tym właśnie czasie przybył do Kaszmiru jakiś derwisz z obcej krainy. Był to Firuz Szach, przebrany za derwisza. Ponieważ w całym mieście mówiono o chorobie księżniczki bengalskiej i o tym, jak ją sułtan wybawił od przemocy złego czarownika, właściciela zaklętego rumaka, więc Firuz Szach od razu się domyślił wszystkiego. Był pewien, że jego narzeczona udaje obłąkaną, ażeby tym sposobem uniknąć przymusowego ślubu z sułtanem. Natychmiast zrzucił szaty derwisza, przebrał się za doktora i poszedł wprost do pałacu sułtana. Zdziwiono się wielce w pałacu, że znowu nieznany jakiś doktor zamierza leczyć księżniczkę. Sułtan sam wybiegł na jego spotkanie i zawołał. Nieszczęsny doktorze, nie mam już nadziei na twoją pomoc i na twoje znawstwo. Czekają cię tylko kopnięcia nogą, uderzenia ręką i przekleństwa tak straszne, że włosy dęba stają na głowie. Nie będziesz mógł nawet zbliżyć się do obłąkanej księżniczki, ażeby zbadać puls, ale jeżeli chcesz koniecznie spróbować szczęścia, to spróbuj. Wszakże trudno znaleźć mądrzego, piękniejszego i ponętniejszego człowieka ode mnie, a mimo to księżniczka nie pozwala mi zbliżyć się do siebie. Znam takie tajemnice medycyny, odrzekł Firuz Szach, i posiadam taką potęgę spojrzenia, że potrafię ugłaskać księżniczkę i nawet, o ile los mi dopomoże, uzdrowić zupełnie. A więc wejdź jak najprędzej do jej komnaty, zawołał ucieszony sułtan, i zrób wszystko, ażeby wyzdrowiała i mogła nareszcie wyznać mi swoją miłość, bo wiem, że mnie kocha, lecz obłąkanie mąci jej rozum i przeszkadza rzucić mi się na szyję z wyznaniem miłości. Firuz Szach pogładził siwą, przyprawioną brodę i szybkim krokiem wszedł do komnaty księżniczki. Księżniczka, ujrzawszy doktora, zaczęła jak zwykle biegać po pokoju, wrzeszcząc i wygrażając pazurkami. Sułtan stanął opodal i przyglądał się tej scenie. – Niech śmierć cię zaskoczy, niech czart wyżre ci oczy, niech cię obłęd zamroczy! – wołała księżniczka, zaciskając pięści i tupiąc nogami. Firuz Szach pogładził siwą, przyprawioną brodę i szybkim krokiem wszedł do komnaty księżniczki. Księżniczka, ujrzawszy doktora, zaczęła jak zwykle biegać po pokoju, wrzeszcząc i wygrażając pazurkami. Sułtan stanął opodal i przyglądał się tej scenie. – Niech śmierć ciebie zaskoczy, niech czart wyżre ci oczy, niech cię obłęd zamroczy! – wołała księżniczka, zaciskając pięści i tupiąc nogami. – Księżniczko, jestem Firuz Szach, twój narzeczony. Przebrałem się za doktora, żeby ciebie uratować. Uspokój się i nie lękaj niczego. Powiedz mi tylko, gdzie się znajduje rumak zaklęty. Zdaje mi się, że sułtan złożył go do swego skarbca. Tymczasem sułtan zdumiony był tym, co zobaczył. Po raz bowiem pierwszy obłąkana księżniczka pozwoliła doktorowi zbliżyć się do siebie. Firuz Szach zbadał jej puls i rzekł do sułtana. Zdaje mi się, że potrafię chorą wyleczyć, ale muszę przedtem wiedzieć, z jakiego powodu zachorowała. Czy nie miała czasem jakiegoś osobliwego zdarzenia w życiu? Może rzucono na nią zły urok, który trzeba odczynić? Świat jest pełen czarów, zaklęć i tajemnic. Musiałbym wiedzieć dokładnie, jakie czary opętały księżniczkę. Zdaje mi się, rzekł sułtan, że ją opętał zły czarownik, który ją uwiózł skądś na rumaku zaklętym. I sułtan opowiedział Firuz Szachowi, jak wybawił księżniczkę z mocy złego czarownika. Wówczas Firuz Szach po udanym namyśle rzekł. Przychodzę do przekonania, że jazda na rumaku zaklętym jest przyczyną obłąkania księżniczki. Aby ją uzdrowić, musiałbym w jej obecności odczarować rumaka zaklętego. Rumak zaklęty znajduje się w moim skarbcu, zawołał sułtan. Możesz go stamtąd wydostać i odczarować. A więc jutro, skoro świt, każ mi sprowadzić rumaka zaklętego na plac przed pałacem. Księżniczka też przyjść tam powinna. Mam kadzidła, których dym zniszczy wszelkie czary i w rumaku, i w księżniczce. Wówczas choroba ustąpi zupełnie. Powiedziawszy te słowa, Firuz Szach ukłonił się i wyszedł. Nazajutrz, skoro świt, sprowadzono na plac przed pałacem księżniczkę i rumaka zaklętego. Firuz Szach ustawił rumaka na środku placu, a sam z księżniczką stanął tuż przy siodle. Potem otoczył rumaka i księżniczkę kadzidłami i zapalił wszystkie kadzidła. Gęsty dym, unosząc się w powietrzu, zasłonił i rumaka, i księżniczkę, i Firuz Szacha przed oczami sułtana i gromady dworzan, bo wszyscy zebrali się na placu, aby patrzeć na uzdrowienie księżniczki.
Wówczas Firuz Szach wraz z księżniczką dosiadł rumaka, śrubkę odpowiednią zakręcił i po chwili sułtan i cały dwór jego ujrzeli, jak ponad dymem kadzideł księżniczka w objęciu Firuz Szacha unosiła się w górę na rumaku zaklętym. Sułtan zrozumiał, że go zdradzono i zawołał. Podły doktorze, oddaj mi księżniczkę, która jest zachwycona moją urodą. Księżniczki ci nie oddam, odrzekł Firuz Szach z konia, ale mogę ci oddać moją brodę, którą sobie przyprawiłem. Mówiąc to, zdjął przyprawioną brodę i rzucił ją tak, że upadła na łysinę sułtana. Zdrada, 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 krzyczał sułtan. Nie zdrada, lecz kara, odpowiedział Firuz Szach. Tak niechaj będą karani wszyscy, którzy chcą poślubić młode dziewczęta, nie zapytawszy ich pierwej o zgodę. Rumak zaklęty z błyskawiczną szybkością pomknął w błękity i zginął z oczu sułtana. Jakaż była radość w Persji, gdy Firuz Szach powrócił wraz z księżniczką. Tegoż dnia urządzono im huczne wesele i król perski natychmiast wysłał do króla bengalskiego posłów z zawiadomieniem o ślubie księżniczki z księciem Firuz Szachem. Król bengalski uradował się bardzo i pojechał zaraz do Persji, aby poznać osobiście swego zięcia. Odtąd Firuz Szach i jego piękna żona spędzali czas w szczęściu i weselu. Często wybierali się na spacer po obłokach na rumaku zaklętym i wspominali dawne przygody i nieszczęścia, ale wspominali z uśmiechem, a rumak zaklęty wesoło galopował po błękicie.